Tutaj było muzeum, proszę państwa, bardzo ładne zresztą, z tym, że facet stwierdził, że nie musi wydawać pieniędzy na kulturę, na sztukę, bo to jest jego duży wydatek. No a tutaj pozostawiłam w Green Cafe tego pedofila Zelewskiego, bo denerwuje po prostu ludzi. Ja mówię, no więc, jak ci coś ktoś mówi, uwagę zwraca, to trzeba się przyznać, bo pokorne cię ledwie matki z się harde żadnej, a ty nie przyznasz się, tylko mówisz, a ty to co? Ja mówię, no ty, jak ty jesteś tym pedofilem i jesteś na ostatkach gdzieś na mszy jakiejś majówce, koniecznie musisz być, to więc ci mówię, dobrze, że byłeś jeszcze na 5 sekundach na samym końcu. O tak, tak, o tak, tak, o tak, tak, o tak, tak. Ja mówię, no to więc teraz się przygotuj do spowiedzi takiej, nie takiej, co wczoraj miałeś tę spowiedź, tylko taką, że Boże, wybacz mi tę pedofilię moją i mów do rzeczy, a nie takie coś, co możesz powiedzieć o kimś innym, a ty to co, a ty to co? No to jeżeli ty jesteś tym pedofilem, to ty nie możesz powiedzieć, że a ty to co? No i tak w kółko, wiesz, debil, wiesz, sierota wychowany, tylko o sobie myśli, wiesz, zeżre wszystko, jakieś ciastka, Dawidkowi zeżre ciastka i coś komuś, jakieś okruchy daje. Tak dziady katolickie mają, że wiesz, papież tu nie ma nic do tego, kościół katolicki nie ma nic do tego, to jest wychowanie.